się dzieje pomiędzy Dorotą a Waldemarem z Rolnik Szuka Żony? Uczestniczka opublikowała wymowny wpis. Dorota i Waldemar z Rolnik Szuka Żony o tym, że zostaną parą, zdecydowali już po zakończeniu zdjęć do programu. Widzowie nie do końca wierzą w ich miłość i twierdzą, że nie powinna wiązać się z Rolnikiem. Co to teraz opublikowała Dorota, tylko doleje oliwy do ognia? Dorota z Rolnik Szuka Żony w wymownym wpisie. Waldemar i Dorota z Rolnik Szuka Żony spędzili razem Sylwestra. Zakochani jednak wciąż muszą mierzyć się z krytycznymi komentarzami fanów formatu, którzy oceniając zachowanie Rolnika w programie, nie wierzą w jego szczerość uczuć względem Doroty. Uczestniczka także mierzy się z przytykami, że nie powinna się godzić na związek, szczególnie, że nie była pierwszym wyborem. Nowy wpis Doroty przysporzy jeszcze komentującym argumentów. Dorota z Rolnik Szuka Żony napisała: jest to cytat Marty Tarki, jednak Dorota z Rolnik Szuka Żony nie wytłumaczyła, w jakim kontekście go użyła, dając fanom pole do interpretacji. Kilka minut później na jej Instagramie pojawiło się jednak zdjęcie z gospodarstwa Waldemara, na którym razem doglądają krów w ramach sesji zdjęciowej. Internauci od razu zwrócili uwagę na strój Doroty z Rolnik Szuka Żony, w jakim pozuje do zdjęć. Jednak nie zabrakło również delikatnej szpileczki w stronę obecnej partnerki Waldemara z Rolnik Szuka Żony. Myślicie, że to złośliwe nawiązanie do sytuacji Ewy w programie, która musiała się tłumaczyć z tego, jak wygląda nawet w finale?